18 marca w restauracji Trzech Braci w Cieszynie odbyła się kolacja paschalna, nawiązująca do żydowskiej Paschy, której celebrowanie upamiętnia wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Spotkanie prowadził znawca teologii żydowskiej pastor Kazimierz Barczuk. Organizatorem kolacji była parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie. Kolacja paschalna to taka już tradycja. Po raz który organizujecie właśnie takie wydarzenie? Po raz kolejny, bo trudno zliczyć, po raz który organizujemy to wydarzenie. Myślę, że bardzo ważne, to takie szczególne rekolekcje pasyjne, które przeżywamy w naszej parafii, przeżywamy w naszej społeczności. Spojrzenie na wydarzenia, które my znamy jako wydarzenia Wielkiego Tygodnia z nieco innej perspektywy. Z perspektywy odczytania ich w kontekście historii starotestamentowej. W historii, którą my znamy ze Starego Testamentu jako historię wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu. Kiedy spojrzymy na Ewangelię, to wyraźnie widzimy, że Jezus przychodzi ze swoimi uczniami, żeby świętować święto Paschy. Jezus, Żyd, przychodzi ze swoimi żydowskimi uczniami i świętuje żydowskie święto. My, chrześcijanie, musimy dopiero poznać, takie odnoszę wrażenie, musimy poznać ten żydowski kontekst świętowania Paschy. I właśnie temu służy kolacja paschalna, temu służy to dzisiejsze uroczyste spotkanie, ten uroczysty wieczór, abyśmy przeżywali, tak jak Jezus przeżywał kolację paschalną, tak i my dzisiaj przeżywali kolację paschalną, która jest wstępem do Wielkiego Tygodnia, która jest dla nas właśnie takimi szczególnymi pasyjnymi rekolekcjami. Jak to będzie przebiegało? Bo tutaj jest ta i symbolika też w tych potrawach bardzo ważna dzisiaj. Kolacja paschalna, dla mnie najważniejsze jest to, żeby pokazać kontekst wieczerzy paschalnej, w której brał udział nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. I tu jest bez tej Paschy, która była celebrowana od Egiptu aż do dzisiaj, nie zrozumiemy kontekstu. I te wszystkie potrawy, które leżą na stole paschalnym, niektóre symbolicznie, niektóre się próbuje, są gorzkie zioła, chrzan, jest natka pietruszki, jest kość barania, jest maca, jest charoset, który przypomina tą zaprawę murarską i cegły, glinę, z której wyrabiali cegły. I to jest jakby wszystko ma słona woda, która mówi też o trudzie i te gorzkie zioła mówią o trudzie, jak i tej niewoli, jaką oni mieli w Egipcie. Także to jest po kolei się o tych rzeczach się, to je się spożywa i o nich się opowiada, żeby przejść całą tą, nazwę to liturgię, czy tą hagadę, żeby zrozumieć kontekst naszej, z kolei wieczerzy tak zwanej ostatniej, którą nazywają chrześcijanie, w czym Jezus uczestniczył, w czym brał udział i jaki to ma wpływ dzisiaj i znaczenie dla nas w XXI wieku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.